Rok 2020 stał pod znakiem pandemii. Jak sobie radziły szkoły z tym problemem? W mojej ocenie, myślę, że też w ocenie rodziców, jak i organu nadzorującego placówki, szkoły poradziły sobie z tą sytuacją dobrze, a powiedziałabym nawet bardzo dobrze. I w tym momencie duży ukłon w stronę dyrekcji wszystkich naszych szkół podstawowych. Szkół mamy 6 w gminie Rogoźno i wszystkie szkoły poradziły sobie z tą sytuacją, organizując pracę zdalną. Oczywiście bardzo ważną rzeczą było tutaj wsparcie, jakie szkoły otrzymywały i ze strony organu prowadzącego, i ze strony organu nadzorującego. Oczywiście takie rzeczy jak zaopatrzenie w maseczki, zaopatrzenie w płyny dezynfekcyjne, w środki do utrzymywania czystości. Pojawiły się w roku 2020 nagle i niespodziewanie, tak bym powiedziała. Gmina świetnie sobie z tym poradziła. Szkoły również z tym problemem uporały się bardzo szybko. Oczywiście największym wyzwaniem była organizacja zdalnego nauczania, a co za tym idzie, sprzęt, oprogramowanie, przestawienie się na zupełnie inny tryb pracy. Dla nauczycieli była to nowość dla dzieci, ale przede wszystkim była to nowość i ogromna trudność dla rodziców, przed którymi również chylę czoła i myślę, że rodzice odetchną z ulgą, kiedy zdalne nauczanie się zakończy. Rok 2020 niestety nie zakończył się zdalnym nauczaniem. Mamy rok 2021, problem nadal istnieje, ale mam nadzieję, że będzie rokiem lepszym. Tutaj należy też dodać, że gmina zaopatrzyła szkoły, przystępując do programu Laptopy dla Szkół. Takich laptopów zakupiliśmy 40 ponad dla wszystkich placówek. Właściwie nie zakupiliśmy, a pozyskaliśmy. Te szkoły otrzymały laptopy, które przydzieliły tym uczniom, tym rodzinom, gdzie była największa potrzeba. Nadal z tego sprzętu uczniowie korzystają. Oczywiście w tym roku będziemy podejmować kolejne działania i korzystać z kolejnych programów, jeżeli takie się pojawią. Podsumowując, myślę, że szkoły w gminie Rogoźno funkcjonują w tym trudnym systemie zdalnego nauczania dobrze, prawidłowo, nie ma zastrzeżeń organu nadzorującego, a jeżeli chodzi o organ prowadzący, to czynimy wszelkie starania, pan burmistrz dokłada wszelkich starań, żeby szkoły funkcjonowały nadal na tak wysokim poziomie jak do tej pory i tak sprawnie. 18 stycznia najmłodsi uczniowie wracają do szkół, czy opiekunowie mogą dzieci posłać do szkół? Myślę, że takich obaw nie powinno być, tym bardziej, że nauczyciele będą przebadani, przystąpią do tego ogólnopolskiego programu badania nauczycieli. Oczywiście nie da się uniknąć pewnych zachorowań, pewnych sytuacji zakażeń, natomiast myślę, że nie powinno być obaw, bo szkoły są przygotowane, dyrektorzy czynią wszelkie starania, żeby dzieci wróciły do szkół bezpiecznych, szkół, które są odpowiednio zdezynfekowane i oczywiście będą przestrzegać wszystkich zasad, jakie są wytyczone przez Ministerstwo Edukacji.